Na pewno jest fajnie wygrywać teraz mecze, ale to jest zasługa też całego zespołu, nie tylko moja. I myślę, że to jak nie będziemy kupić na tym indywidualnie, bo gdyby nie chłopaki, no to wynik mógłby być troszeczkę gorszy. Odeszło paru zawodników z klubu, mamy teraz bardzo młody zespół, gra dużo młodych chłopaków. No i niestety takie są wyniki teraz, są jeszcze niedoświadczeni. No i brakuje tego troszeczkę takiej pewności siebie na boisku. Zapytam w takim razie o tę najbliższą przyszłość, bo kiedy rozmawiam z laureatami naszych plebiscytów, czy to z czwartej, czy to z trzeciej ligi, to pytam ich, jak będzie ich kolejny krok w tej piłkarskiej karierze. Ty już czujesz, że to jest czas, żeby ruszyć się z Mrągowa gdzieś, spróbować wyżej, czy jeszcze chcesz okrzepnąć na tym mniej więcej poziomie? Nie, myślę, że już zdobyłem troszeczkę doświadczenia na boiskach trzecioligowych i myślę, że mógłbym sobie poradzić gdzieś wyżej, w jakimś lepim, fajnym, równym zespole. Na pewno fajnie by było coś takiego osiągnąć, ale co będzie, zobaczymy. Na chwilę obecną, jak tak patrzysz na poziom drugiej ligi, pierwszej ligi, pierwsza troszkę za wysoko byłoby? Myślę, że tak, jeszcze tak. Pograłbym w drugiej lidze, nabrał jeszcze więcej doświadczenia i pewności siebie i myślę, że później mógłbym startować jeszcze wyżej.